Zleciało szybko, za szybko. Igrzyska zakończone. Robert Elgendi, witam. Czas na sport. Pekin żegna olimpijczyków. Tęsknić raczej nie będziemy. Polacy kończą z jednym medalem. Ostatniego dnia w slalomie drużyn mieszanych. Nasi Alpejczycy na 10. miejscu. W rywalizacji z Norwegią w 1/8 finału Polacy dwukrotnie prowadzili. Szybsza od rywalki była Maryna Gąsienica-Daniel. Błąd swojego przeciwnika wykorzystał Paweł Pyjas. Gorzej poszło Magdalenie Łuczak i Pawłowi Jasiczkowi. Skończyło się 2-2, a dzięki lepszym czasom awansowali brązowi medaliści z Pjongczangu. Osiągnięcie sprzed 4 lat udało im się zresztą powtórzyć w Pekinie. Po złoto sięgnęli lepsi od nich w półfinale Austriacy. 3 złote medale olimpijskie przywiezie z Chin Teresa Johaug. W niedzielę Norweszka nie dała szans rywalkom na dystansie 30 km techniką dowolną. Na 21. miejscu rywalizację ukończyła Izabela Marcisz. Z pierwszego w historii olimpijskiego złota w hokeju cieszą się Finowie. W finale drużyna prowadzona przez Jukę Jalonena pokonała reprezentację rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego 2-1. W tabeli medalowej bezkonkurencyjni Norwegowie, 37 krążków, w tym 16 złotych. Kolejne miejsca dla Niemiec i Chin. Polska kończy igrzyska z brązem Dawida Kubackiego na 27. miejscu. A to niestety nasz najgorszy wynik na igrzyskach w XXI wieku. Starty Polaków podsumujemy w olimpijskim wieczorze w TVP Sport o 21:45. Ekstra emocje to dziś piłkarskie ekstraklasie. Lechowi, aby wrócić na pozycję lidera tabeli, wystarczy remis w Gdańsku. Poznaniacy z Lechią jeszcze grają. Lech miał przewagę w ataku, strzelał często, ale Lechia rzadko u siebie przegrywa i w 86. minucie po strzale Filipa Koperskiego objęła prowadzenie. Spotkanie jeszcze trwa, w TVP Sport można je oglądać. Równie ciekawie było w Zabrzu. Górnik podejmował trzeci w tabeli Raków Częstochowa. Skończyło się remisem 1-1, ale do samego końca nie było to wcale oczywiste. Zawodnicy Górnika szybko uszczęśliwili kibiców w Zabrzu. W 4 minucie akcję pomocników wykończył Piotr Krawczyk. Raków wyrównał w doliczonym czasie pierwszej połowy. Iwi Lopez trafił z karnego. Więcej bramek padło w Poznaniu. Radomiak Radom lepszy był w pierwszej części. W niej gola strzelił Dawid Abramowicz. Początek drugiej to popis warty Poznań. 3 gole w 8 minut. Gospodarze zapewnili sobie drugie ligowe zwycięstwo z rzędu. Bez bramek było za to w meczu najsłabszych drużyn w lidze. Termalika Brookbet Nieciecza zremisowała z Legią Warszawa. O braku polskich goli nie ma mowy, spoglądając na Bundesligę czy Serie A. Swój strzelecki dorobek powiększyli Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. Bayern pokonał Greuther Fürth 4-1, ale do przerwy przegrywał z najsłabszym zespołem Bundesligi. W drugiej połowie 2 bramki zdobył Robert Lewandowski. We Włoszech w formie wciąż Krzysztof Piątek. Jego bramka przesądziła o wygranej Fiorentiny z Atalantą 1-0. I teraz to wszystko. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.